kiedy dycha w dobę? No, biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy, a sytuacja jest taka, że musisz wiedzieć, że zaraz będzie premiera nowej linii, no to będziemy mieli nie kołowca jako priorytet, tylko będziemy się teraz skupiać na tym japońskim ciężkim, a potem zajmiemy się... kołowcem. I kołowce będę robił raczej na koncie free to play, nie w dobę, tylko po prostu jako wyzwanie bez płacenia, bo chcieliście bardzo zobaczyć taki challenge bez płacenia. Także taki challenge będzie robiony i zobaczymy, ile to zajmie bez płacenia, aby wbić dyszkę. Od dawna chcieliście taki challenge, po prostu zero wydanych złotych, nie będzie nic wydanego na golda, nic nie będzie wydanego na WOT Plus. Wszystko, co będzie na koncie, to będzie to, co dostaje nowy gracz. Zero wydanych złotówek. Czy innej waluty typu euro czy dolary. Pani Irispir, jeśli jesteś zainteresowany, jak wygląda ta linia do japońskiego ciężkiego nowego, to jest na kanale. Dzisiaj nagrane omówienie nowej linii. Możesz sobie zobaczyć, jak ta nowa linia się zapowiada. Także polecam sobie obczaić. Mają niewykryte te 5-7 heavy i to mnie strasznie niepokoi. No bo jak się nadzieję na niego, to mam po prostu przerąbany, widzowie. Ale, no cóż. Strzelił we mnie. Jeszcze Tiger Mouse. Dobra. Ja ładuję szybciej od Tiger Mouse'a, więc go teraz skończę. Laguje coś. Nie wiem, czy widzieliście, jak zalagowało. Dobra. I tutaj ten T57 Heavy był. Wymiana z nim nie ma sensu, ale spokojnie. Będę go wyciągał. Ma jeden strzał jeszcze, jeden pocisk ma. Ładuje chyba. Wydaje mi się, że ładuje. Okej. Okay. Ichioch ucieka. Próbuję wykorzystać jeszcze tutaj te sekundy na ucieczkę. Jeszcze może jeden strzał dołożę. Ajajaj, Amix był szybszy. Jak tam wygląda baza? No jak tak patrzę po bazie, no to baza wygląda słabo. Chyba bym sobie wrócił na bazę moją, wiecie? Wydaje mi się, żebym zdecydował się na powrót. Zobaczcie, tam są 3 czołgi, a mogą być 4, jak jeszcze dojedzie Tiger Mausik. A my tam mamy Patona. No to Patona można nie liczyć. Mamy TVP-ka, no to jego warto policzyć, bo jest przydatny.
Także w sumie mam jeden czołg na razie. No, widzę, że nasi też wracają, więc chyba tą bazę sobie ogarniemy. 6000 straty. Dobra. Mamy go bokiem. Celownik wygląda tak, że musiałbym dodatkowy monitor sobie zamontować, żeby zobaczyć, co tu się święci. Ciężko to wygląda z tym celownikiem. Niewiele brakowało tak naprawdę. To był taki strzał z potencjałem tego Tiger Mouse'a. Nie wezmę. To są takie troszeczkę ogryzki. Ja tutaj tak myślę, jak tu podjechać, bo tutaj nie ma za dużo do zrobienia tak naprawdę. To nie są jakieś fullowe czołgi. Ale ten STB troszeczkę zrobi za dużo mi na dojeździe, żeby mi się to kalkulowało. A bitwę raczej przegrywamy, więc ja im pozwolę się wykrwawić na razie. Ja im pozwolę tutaj ponosić straty. Na spokojnie. Mówię, jest 8-10, dużo czasu do końca. Trzeba szanować życie. Czy są wbite 3 biegłości na kołowcu, Bartłomieju? Nie, nie wbiłem. Mam około 91-92%. Tak jak na tym czołgu, przez ostatnie dni zwiększyłem biegłość, ale jeszcze nie wbiłem trzeciej. Przez to drzewo on mnie nie widzi. Największe zagrożenie to są arty. To jest strzał z środka. Nic na to nie poradzę. Musiałem to przyjąć. Musiałem. Najważniejsze jest na ten moment uciec tam, gdzie jest UDS i zabunkrować się, zrobić porządną obronę i przygotować się na ich uderzenie kanionem czy też miastem środkiem. Dobra. Połamię sobie to drzewko. No i zobaczmy. Kanion jest na razie niby czysty. On widzi tamten kierunek, ja widzę ten kierunek. Podzieliliśmy się. Troszeczkę mnie kusi, aby podjechać tutaj. Zająć ten krzak. Mogę z niego, wiecie co zrobić? Wykryć artę. Jest takie prawdopodobieństwo, żebyśmy wykryli stąd baboczka. Uwaga, uwaga, zobaczmy, czy będzie babok wyspotowany. Nie. No ale na pewno ta pozycja jest lepsza niż poprzednia, bo widzę całą tą drogę, prawda? Cała ta droga jest przeze mnie widoczna. Kunce pancer na plecach, okej. No, oczywiście będę jechał pomóc UDS-owi. Nie ma co teraz tutaj patrzeć. Oj, UDS tutaj sobie radzi nadzwyczaj dobrze. Sam rozwala tego kunce pancera. Ciekawe, czy go zdejmie.
No jeśli kunstepancer będzie chciał przejechać, to będzie wykonywał ruch szybko, więc mierzę w tą szczelinę, żeby odciąć mu drogę ucieczki. Ale czy wychyli, albo czy spróbuje uciec, to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Pięć minut. Trójka nie jest zbyt zainteresowana ruchem. Tutaj kolega dobrze zaznaczył, że warto byłoby zobaczyć te plecy. No i pięknie. TAWL ITT o 13.37 wysłał 25 zł. Siemanko Multi, ocenisz konto? Nick Pablo, podkreślenie 200. Pozdrawiam i życzę miłego wieczorku. Siemanko. No i kurka wodna. Wszystko w moich rękach teraz. Niestety. Wiem, że arty ładują. Wiem. Nie wiem, czy tutaj jest jedna arta. Wiem, że na pewno strzeliłem. On był gdzieś przy bazie. To było gdzieś w okolicach mojej bazy. On jest blisko mojego kapa. Tym babokiem. No niestety. Źle to wygląda. Bestia, dzięki bardzo za premika. No niestety. O jednego za mało. Było pytanko na